No i dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na następnym podcaście. Witam, witam wszystkich. No musieliśmy się zwołać już na dzisiejszy dzień z racji tego, że wczoraj wydarzyło no, tak, nam się tak. dużo rzeczy, ale o tym za chwilę, o za kilka chwil. Teraz przejdźmy do losowania, bo mieliśmy do, dla Was do rozdania myszkę, którą ja tutaj dzierżę w dłoni. Hyper ma jeszcze podkładkę dla jednego z zwycięzców. Podkładeczkę z G740 Logitech ja pod ręką nie mam, ale na poprzednim Uwierzymy ci podcastie było. Tak, tak, tak. I jest do wygrania podkładeczka od Logitecha G740 i myszunia od pana Troglodyty. Więc no, za darmo. Czemu nie brać, Ucz, nie? Uczciwa cena. Warunkiem, tak, było, tak, warunkiem tak. było, żeby subować kanał i zostawić komentarz na podstawie komentarzy. Możemy jedynie teraz rozlosować te nagrody, a więc zaczynajmy. Mamy tutaj link oczywiście na ekranie bezpośrednio do tego filmiku, tak. gdzie ten komentarz trzeba było zostawić. Pik, a winner. Pierwsza osoba, która. O kurde, dobra. Myślę, że pierwsza osoba wygra myszkę, nie? Jakby bez, żeby tu nie było żadnej no, tak, ustawka, tak, ale pierwsza, pierwsza osoba wygrała, wygrała myszkę. myszkę. Tak, tak, tak a tak, więc tak. Deptings XD8421. Y... Pisze, napisał komentarz, dziękuję chłopaki, że w końcu jest coś innego dla fanów Cesa był potrzebny taki format, gdzie okay. ktoś wypowiada się na tematy związane z tą grą. Fajny, miły komentarz, zaliczamy. Jasne. Proszę się do nas zgłosić, albo do mnie na Twitterze, albo u Ciebie na Twitterze, albo nawet na transmisji tak, na Twitchu. Tak, tak. Trzeba próbować ale, się z nami ale złapać. nie, chyba wiesz co, Sławek zrobimy tak, że my napiszemy wiadomość prywatną, można napisać się na YouTube. A chyba wiadomość właśnie prywatną. nie ma. chyba właśnie nie ma takiej opcji, tak mi się wydaje, że na YouTube nie ma jakiegoś czatu. Yy... O wiesz, dużo osób może się zgłaszać fejkownych, nie? No, Rozumiesz? ale to ja, no. wiesz, zawsze weryfikuję tak, o... żeby ktoś wysłał screena ze swojego konta, nie? Aha, dobra, dobra. To lepiej do Sławka to podeślijcie, bo ja jeszcze nie, nie jestem ogarnięty w takich rzeczach, nie? Tak, na, na Twitterze albo na, Twitterze, na Instagramie. Tak, najwyżej, dokładnie. Tak? dokładnie. Wszystkie te Dobra. linkacze możecie znaleźć u nas na Twitchu, bo wszystko jest podlinkowane pod Twitchami na I będziemy, szake. I Sławek będzie sprawdzał dowody, dowody, bo my z policji wiecie, nie? Tu nie ma tak. No, łatwo raczej, u nas ma. No. Raczej, nie będzie miejsca na żadne oszustwo. No i druga osoba, która zwycięży podkładeczkę to. Haski Siek 890. Pisze coś o. miłego, serduszko. Gratulacje, no, proszę się gratulacje, do nas zgłaszać. Gratulacje. A my przejdziemy sobie już do naszej scenki z kamerkami. O, proszę, już jesteśmy po losowaniu. No ja. i zaczynamy od gorącego tematu. Zmiany Wens. No, dosyć tak, ko kontrowersyjne tak, zmiany Wens, przynajmniej w przypadku Hadesa. Nikt tego się nie spodziewał. Co ty o tym sądzisz? Tak Hyper? szybko, tak, tak, tak szybko nikt się nie spodziewał. No ja powiem ci Sławek, że no. Dycha to każdy gdzieś tam miał z tyłu głowy, że jednak dycha będzie tam zmieniany. Może sam odejdzie, bo źle się czuje w drużynie. No, no, nie, szło dyszce, no nie szło dyszce. Nie wiadomo, czym to było spowodowane. Czy tak naprawdę z wójką czy w drużynie źle się czuł. Nie wiemy tego. No ale grał no, nie na swoim poziomie, co grał wcześniej no, ze Snapim. No, tam grał naprawdę. No, można powiedzieć, że był chyba. O najlepszym polskim zawodnikiem, chyba, nie? Przez pewien czas, Sławek. No tak, no przez długi czas był najlepszym polskim zawodnikiem, jeśli chodzi o scenę światową Counter-Strike. Też nie bez powodu ENS tak długo trzymało go i jeszcze przedłużało kontrakt, no bo oni byli święci przekonani, że gdzieś się tak, tak, ta tak, współpraca tak. z Pawłem cały czas dobrze się toczyła, no to dlaczego nie zaufać by mu jeszcze bardziej? No, ale sam Paweł napisał taki wpis, że on po prostu już nie chciał. Nie był szczęśliwy w tej drużynie i że nie chciał tam być w chwili dłużej. No to są dokładnie jego ale... słowa na Twitterze. No tak, ale zobacz, że to tak napisał. Że mogło coś być na rzeczy, nie? Nie szczęśliwy w tej drużynie. Coś takiego mogło być. Ja też to Więc tak odebrałem. No, no tak, człowiek może odebrać troszkę tak inaczej, tak dwuznacznie. Bo jednak. I rozumiem, jakby napisał, tak jak większość zawodników, że dzięki za grę chłopaki, wiecie, no wrócę silniejszy, wiesz o co chodzi. Tak. Jak tak większość ludzi y, pisze, tak, y, takie y, wiadomości, a tutaj dostaliśmy, że nie czuł się komfortowo w ogóle w tej drużynie, więc no, nie wiem, może z kimś miał zatarg? My tylko tak domyślamy się, bo my też nie wiemy, co tam mogło się wydarzyć. Może dychę do podcastu byśmy wzięli, może by się udało. Może by miało ochotę, panel, no Tak, tak, troszkę opowiedzieć. Postaramy się go ściągnąć, pogadać. Bo oczywiście kibicujemy dyszce. A tak sobie odwoju. teraz myślę, że może rzeczywiście byśmy po prostu ewentualnie tych zapytali, czy miałby ochotę do nas przyjść tak, pogadać. Tak. Bo, bo tak wiesz, jak my teoretycznie nie wiemy, co, o co tam poszło, czy coś tam rzeczywiście było na rzeczy, to chyba nie ma sensu gdybać, bo to też jest dycha po dosyć ciężkim okresie. Umówmy się, jeśli chodzi o, nie, no o tą event. Cięż, ciężki to był czas, dużo gdzieś tego hejtu, dużo gdzieś jakichś tam perturbacji w samym środku drużyny, pewnie było przy tych zmianach pozycji, więc może na razie tak gdybać nie będziemy. W każdym razie ten pis na pewno super że coś tam mogło być nie tak, nie? tak, tak to, tak, to, to tak, na bank, tak, tak. Ale, no, ale postaramy się zapytać na się... nie? Słomek, tak, nie, nie. no oczywiście, oczywiście, że tak, tylko że tak, m, tak naprawdę wiesz, może być kilka opcji, dlaczego to się wydarzyło, i fajnie byłoby się dowiedzieć bezpośrednio dychy, bo no bo wiesz, że też po, taki, po takim okresie na pewno jemu samemu przyda się trochę odpoczynku mentalnego, a nie dociskanie go do. do znaczy no, dopytywanie w porządku, jasne, ale wiesz, nie, nie dopisywanie sobie naszych scenariuszy, jeśli nie wiemy tego, tak. Nie, jest, nie no jasne, ale. Wiesz co? Najbardziej, skończmy może o ale najbardziej mnie dziwił Hades, nie? Zdziwił. Najbardziej mnie dziwił Hades, że chłopaka to jednak usunęli ze składu. Czy on sam się usunął? No, nie wiemy tego za bardzo. Ale tam trochę z tego tweeta Hadesa, to widać jakby tam był on trochę zdziwiony, co? No było tak, było tak, że też były troszkę w szoku, dlaczego mm -hmm. tak to wygląda. No, po, no podejrzane te, te tweety, nie? Nie ma co przesadzać, mm -hmm. nie ma co podkręcać, ale według mnie takie mm, pozostawiające furtkę właśnie do takich domysłów, jakie my teraz wiesz, gdzieś tam tworzymy. Że coś tam chyba było nie tak. Nie no, no oczywiście, popatrzmy na ich ostatnią grę. Nie grali moim zdaniem aż tak. No nie mogę powiedzieć, że aż tak słabo, bo zaczęli grać lepiej. Zaczęli grać lepiej. Komentowałem ten turniej ostatni, tak? Ich i chłopacy naprawdę pokazywali tą agresję, grali o wiele lepiej, ale no przegrali, wyszli z grupy, ale przegrali no później, późniejszy mecz. No ale kurczę. Ciężko można stwierdzić, co tam nie zagrało dokładnie. No ale dla mnie są dwie możliwości. Dwie, bo raczej chłopacy się lubią, wiesz? Oni się lubią, bo to chyba jest zgraja kumpli, tak mi się wydaje, nie? Oni wszyscy tam tak, no są się takimi zawsze. tak. Oni się zawsze lubili. Tam zawsze na te siedzieli i grali premeczki razem, nie? Tak zwane, czy staczki na fejsicie. Nowymi zawodnikami tak naprawdę tylko byli trener Kuben i Glave nie? Chyba z tamtej ekipy. No tak, no Dycha i Hades tak, przecież wcześniej tak. razem wezmęli. Tak, y, tak. Kylar tak samo, tam z chłopakami i Gufi, oni tam bardzo często na tesie siedzą. Jak wiem, o ile wiem, to no tak jest, no. I wydaje mi się, no, że możliwe, że Hades poszedł za po prostu Dychą, nie? Może tak być, może on sam odszedł i ta, taka, taki scenariusz moim zdaniem hmm, może mieć miejsce. Może nie zgadzał się z trenerem. Mogło tak być. Po prostu. Oni we dwóch mogli się nie zgadzać z wizją gry, czy z Glejwem. Jednym albo drugim. Bo, no. jednak, bo jednak coś jest na rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby to był problem Kilara, czy Goofiego. Nie wydaje mi się. Tak Łączymy kropki, nie tak, Sławek? Tak, tak. Łączymy kropki, że nie wydaje mi się, żeby to Kilar i Goofy był problemem, tylko Kuben albo Glejw. Jedna osoba z tej dwójki. No nie wiem co ty Sławek o tym sądzisz, znaczy, ale no, to no. Trochę tak wychodzi, trochę tak wychodzi. nie? Ja, wiesz dobrze, że też nie chcemy tutaj nikogo urazić ani nikogo. Nie, wginiać, nie, ale. Ale, ale wiesz, rzeczywiście można dojść do takich wniosków, bo tak jak mówisz, no Goofy, Kylar, Hades to są goście, którzy już od lat się znają, lubią się i gdzieś też no, choćby właśnie na tej sile przyjaźni. No, ten sukces na tamtego roku został zbudowany. Tak samo z Dychą. No ja wiem, no bo gdzieś tam nawet mieliśmy okazję się spotkać na Esport gra w 2023 roku i było widać, że to są po prostu kumple, że to są ziomki, którzy się dobrze rozumieją, z tak, tak, drogą dedukcji i gdzieś tutaj eliminacji wychodzi na to, że może właśnie na, na linii z, z Glajwem czy z Kubenem mogła, mogło powstać jakieś niezrozumienie. E, i, I rzeczywiście, kto wie, być może tak było, bo gdyby sam Dycha został zmieniony, pewnie pomyślelibyśmy, okej, okay, no grał ostatnio gorzej, bo widać, że on w tym składzie nie czuje się zbyt dobrze, że on ma gdzieś tam te swoje problemy, który, które nie do końca potrafi rozwiązać. Chociaż i tak było już lepiej, tak jak mówiłeś, e, ale jednak ta zmiana by nas nie zdziwiła, no nie? Tutaj by wyglądało na to, że skład jest dobrze budowany, że same, nie wiem, założenia... E, Glejwa i Kubena są w porządku, no tylko potrzeba gościa, który wejdzie na pozycję dychy i będzie tam robił, powiedzmy, ten rating 1.05 chociaż i będzie zabijał to co, to, co musi zabijać. Ale no tak się nie stało i z drużyny wyszedł gość, został zmęczowany gość, który miał najwyższy rating w całej ekipie, tak naprawdę. Nie? No, ja, umówmy się, no, to też było spowodowane tym, że Kilar też te pozycje zmienił, bo pewnie Kilar wtedy miałby ten rating najwyższy, ale jednak Hades nie grał źle, Wens. To nie był taki okres, Wens, jak przy tym jego poprzednim epizodzie w tej drużynie, że on tam no, miał problemy, że ten rating wygląda słabo, że on po prostu no, był wtedy do zmiany, bo, bo rzeczywiście był shaky w danym, w danym momencie. Tak tutaj to wyglądało dobrze, przynajmniej z jego indywidualnej no perspektywy Ostatnio gry. formę miał bardzo dobrze. No właśnie i nagle zmiana. No nie dziwię się, że ludzie są w szoku, bo, 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 bo to była szokująca wczoraj informacja, nie? Nie, no pewnie. Ja też ogólnie nie chcę yy, wiecie, mówić o Kubenie źle, o glejwie, ale pamiętajmy, że na przykład dany trener może nie wpasować się w drużynę. Są takie rzeczy. no Tak samo w piłce nożnej są takie sytuacje, że na przykład trener jeden dobry pójdzie do innej drużyny i ta drużyna gra gorzej. Po prostu może nie odpowiada styl gry, który trener narzuca, bo takie sytuacje też się zdarzają. No nie Sławek. No, to jest normalne. Tak samo igl. Macie igla, przychodzi do jednej drużyny i też styl gry igla nie pasuje po prostu pod tych zawodników. Takie coś bardzo często się zdarza. Pamiętajmy, że każdy igl jest inny. Inaczej prowadzi, inaczej funkcjonuje drużyna z nim. To nie każdy prowadzi tak samo. Jeden prowadzi na przykład freestyle bardziej, jeden taktykami bardziej od A do Z. Trzeci, na heady bardziej, kontakty jakieś, gra. Różnie to wygląda. To wiesz. Nie, tutaj... ma, nie, nie ma tak, Sławek, nie ma takiego czegoś, wiesz, że każdy Igl pro, prowadzi tak samo, nawet na Tier 1. Ludzie są różni, różne, różne style trenowania. Dlatego no, nie mówimy, że Kuben jest złym trenerem, czy Glejbów Apex Kubenowi szło bardzo dobrze, tak? Był w półfinale majora przecież w Paryżu, Tak, no tak, tak. Apex. Tak. Więc no tam mu poszło bardzo dobrze. A dajmy na to, tutaj może mu na, na przykład nie wyszło, nie podo po prostu zawodnicy nie są pod niego. Ten styl gry nie odpowiada. I tyle. Znaczy, I tak taka sytuacja może być. Znaczy, wie, wiesz, już. bo tutaj jest w ogóle o tyle ciekawa sytuacja, że tak naprawdę wszystkim zawodnikom z tej piątki zmienił się trener. Bo tak? do drużyny mhm. ENS przyszedł Gleif, z ENS odszedł z soł, do o ile dobrze mówię, tak chyba był taki nikt, tak, nikt tego, tak, tego soł, zawodnika, tak, 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 więc dyszcze też zmienił się trener. A chłopaki, Gufi, Killer i Hades, no to w ogóle była zmiana o 180 stopni, bo oni wcześniej grali z trenerem przyjacielem. Umówmy się. No, tak, to nie tak, była tak, taka no. na, na pewno to nie była taka relacja, pomimo Dobrze tego, że widziałem no. nawrota, mm -hmm. pomimo tego, że widziałem nawrota, nawrot naprawdę podchodził bardzo konkretnie do spotkań i gdzieś tam było widać, że stara się być takim szefem. No to jednak no, ta relacja z przeszłości, gdzie masz tego ziomka, grałeś z nim w drużynie, jeździłeś z nim na Butkami, śmiałeś się z nim, jest twoim przyjacielem, to nie będzie to samo jak właśnie coś, co pewnie, być może chciał zbudować w pewnym etapie Kuben, bo tak też mogło być, nie? Więc tutaj każdy mm. zmieniał środowisko, jeśli chodzi o trenera. Nie, no jasne, bo też mogło być, mogło, sorry. <laughs> Mo, może być taka sytuacja, że mm, Kuben był na przykład ostrzejszy, on mówi, macie robi tak jak ja, wiesz o co chodzi. Mm. Z nawrotem było, dajmy na to, troszkę inaczej, bo to bardziej koleżeńska relacja była, oni tam sobie pogadali, podyskutowali na spokojnie i jakoś do, doszli do porozumienia. No właśnie, a mogło też tak a być. jeden z drugim, na przykład zawodnik z trenerem się nie zgadzali, były jakieś konflikty, mogło tak wyglądać, mogło tak być i wyglądać. Też może troszkę w grze, nawet widzieliśmy, że no jednak to nie działa wszystko, więc taka sytuacja też mogła się wydarzyć. Dlatego dobrze wspomniałeś o tym, że właśnie nawrot był taki taka. Koleżeńska relacja była zawodników Nine, a tutaj, no jednak inny trener, chłopacy też Kubena nie znali. Oni nie znali Kubena. Znik, Niku wiadomo, że każdy Kubena zna z, zazwyczaj. Ale no jednak to mogło rzutować. Kuben po prostu też y, potrafił krzyknąć, chłopakom to nie odpowiadało czy coś. Taka sytuacja też mogła być, nie? Mogło tak być, mogło tak być. No, tym bardziej, że wiesz. Y, ty... Dycha też napisał, że on już nie chciał być w tej drużynie, nie? tak, no, jakby, tak, on nie tak, czekał, no. tak jakby on nie czekał, że tu będzie przebudowa składu, tylko... Nie tak, czekał na kika, tylko no. po prostu tak jakby sam po prostu powiedział, że chce się zbęczać, nie chce mu się grać już tak? tam z chłopakami. Więc no tutaj jest taka trochę skomplikowana sprawa, ale myślę, że nie dowiemy się wszystkiego na pewno, no chyba, że po jakimś czasie. Znaczy ja myślę, że tam nie było jakichś ultrakwasów, nie? To na nie, pewno, ja myślę, że tam nie, nie, nie było jakichś nie, ultrakwasów, nie, no. no tylko, że wiesz, nie, nie ma wyników. Gdzieś tutaj mogło dojść, tak jak ty mówisz, mógł dojść ten aspekt, że gdzieś tam ktoś nie godził się z kimś, ktoś nie chciał iść na jakiś kompromis, powiedzmy, nie było szukanych, nie wiem, być może takich wspólnych, obopólnych rozwiązań, i może gdzieś to doprowadziło do takich decyzji, a nie innych, bo ja, tak jak mówię, uważam, że jakichś olbrzymich kwasów nie było. No ale coś tam chyba musiało być, oczywiście, coś tam chyba musiało być, i, i, i tyle w temacie. No. Za Hadesa, za Tyche wchodzi Podi, wchodzi Sanda Young. Szczerze. Jakby wiem, że ta informacja była szokująca, uwielbiam Olka, kibicuję mu totalnie e, i myślę, że jest lepszym snajperem na pewno w tym momencie niż Podi i, i to na bank, aczkolwiek e, dobrze wiemy, że ENS w przeszłości świetnie wychodzi na swoich ruchach, na swoich zmianach, oni no, wiedzą tak, kiedy tak, tą zmianę tak. zrobić, oni wiedzą kogo zmienić. I oni wiedzą, co potem się stanie i jakby mają przygotowane te schematy, bo ja podejrzewam, że Podi nie zostanie teraz do, 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 do kwalifikacji, do, do, do RMR-a. Ja mam wrażenie, czy tam powiedzmy do, do samego Chyba, RMR że zaskoczy, nie? No chyba, że zaskoczy, ale ja myślę, że Podi, wiesz, fajnie gra w Akademii, dobrze sobie tam jakby poczyniał, dostaje szansę od organizacji, bo to jest jak najbardziej normalne. Grasz dobrze w Akademii, no to szansę dostajesz, ale w międzyczasie już ten snajper może być potencjalnie szukany za pod jego. Sam Young. Myślę, że, że dobry gracz. Nie? nie wiem, co ty sądzisz, jest to właśnie ciekawy, co, co, co ty o tym powiesz. Znaczy, ja powiem tak, z mojej perspektywy. Mamy dwóch nowych zawodników, tak? Są Dejanki i Podi, jak powiedziałeś. Dużo organizacji w tym momencie ma te akademie. No nie, Sławek? Mhm. Mają akademię i oni korzystają z nich. Zobacz, Bik, nie? Przecież. No, bierze do głównego składu swoich gości z Akademii i uczy grać. No zobacz, krimbo jakim szefem jest z Akademii gość, nie? No tak, no, tak. Jest najlepszym zawodnikiem, BIG. No te to, topowe organizacje no, mają teraz ta te Akademie. Więc nie? no dużo Akademii teraz powstało, tak? Czy Astralis ma Akademię, tak? Wszyscy mają Akademię po to, żeby zobaczyć, może jakiś talent będzie, nie będzie trzeba tracić pieniędzy i kupować zawodników. No bo to właśnie o to w tym chodzi. Płacał jakieś mniejsze pieniądze w y, Akademii, żeby młodziaki miały hajs na rozwój, żeby mogli grać spokojnie i nóż widelec, może jakiś gość przeskoczy ten wyż, na wyższy poziom, uda się. Tak samo Monesi było przecież, tak? w Navi Junior grał. Wcześniej w Navi Youth jeszcze tam młodsi byli przecież, nie? Więc takie większe, większe organizacje robią te akademie, żeby właśnie nie płacić orendalnych sum za zawodnika, żeby kupić. W co, mi, mi w ogóle się... I, I właśnie czekaj, Sławek, no, no, no. dlatego uważam, że ruch NS dla mnie jest bardzo zrozumiały, że wzięli gościa po prostu ze swojej akademii. To jest bardzo dobry ruch. Nie no, ja, ja powiem ci szczerze. Wyścimy, że... biznesowej, nie? Tak, powiem ci, że to, 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 to co napisałeś, to ja się w pełni akurat z, z tym tak w pełni, w pełni zgadzam, bo. Tak jak powiedziałem, e, jeśli Hades miał być zmieniony i nie było na ten moment innego snajpera, no to fajnie dać wow. młodemu gościowi e, tą szansę, bo zasłużył na to, bo to jest gość, który tam radzi sobie powiedzmy w tej akademii tam, radzi, o ponad no. 1.10 rating, 2.0, e, no to głupi byś był jakbyś nie spróbował dać mu zagrać na tym wyższym poziomie. No tak. Tak, e, tak, więc tak, ruch tak, jak, tak, najbardziej, jak, jak najbardziej dobry, e, tym bardziej, że wiesz, że na przestrzeni miesiąca może się ktoś zwolnić, teraz będzie przerwa dla graczy, będzie na pewno jakiś ruch transferowy, bo dojdą no, drużyny do będzie, konkluzji, będzie. więc będzie ewentualnie kogo zabrać, jeśli powiedzmy Podi, no jest teraz moment, żeby podjąć decyzję, czy Podi ma dalej grać, czy, czy jednak sobie jeszcze wróci do Akademii, nie? A przy okazji może się pokazać, nawet nie spasuje, być może temu Ens, ale fajnie się pokaże. I za chwilę ktoś się zgłosi z, z fajną sumką po pod jego, nie? I z zamysłem, że on będzie do naszego składu pasował. To jest gość z fajnym, powiedzmy, charakterem, game, 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 game sensem. Więc to jest sytuacja win-win, mam wrażenie, w przypadku Ens, wzięcie teraz pod jego e, nagranie. Oczywiście, jeśli się sprawdzi na jakimś tam odpowiednim poziomie, ale wydaje mi się, że, że, że oni sobie radzą, że, że, że ci młodzi coraz częściej sobie radzą przy tym przeskoku. Nie no jasne, jasne. Dlatego no, to, co poczyniło N w tym momencie, dla mnie jest bardzo zrozumiałe, nie? Jeśli nie ma snajpera teraz na rynku, takiego, który, którego mogliby wziąć. No bo no, nie ma takiego snajpera jakiegoś topowego w tym momencie. Dexter już zabrany jest, tak? Nikodos ma jeszcze kontrakt. Bo tam przecież wyrzucili go. Więc no. Wszyscy tak naprawdę są zajęci. No nie przychodzi mi nikt do głowy taki... No, no a nie ma, nawet jak jest tam snajper, to nie ma co płacić za niego, nie? Przecież. No tak, no teraz... Wolą wziąć gościa z Akademii, od siebie, też tam trener jest w Akademii i on też mają komunikację między sobą, organizacja z nimi i wiadomo, że on im powie, tak, czy się nadaje, czy się nie nadaje. No bo to nie jest tak, że oni sobie biorą od tak gościa. Tylko tam wszystko jest ogarnięte. Tam jest renę Witty, nie znam tak gościa w Akademii ENS, ale na pewno porozumiewają się, czy się nadaje do takiego lepszego składu, czy nie. Może Kubem przyszedł do Witty'a i powiedział: Witty, dajże mi tego Padiego, bo. Tak, nie mam snajpera. Tak, problem ze składem, wiesz. Weź mi coś, zaproponuj, Jomek, bo no nie mamy hajsu, żeby kupić kogoś. Szkoda pieniędzy, organizacja nie chce, no musimy coś tutaj załatać dziurę, nie? Nie, bo wyobrażam sobie jakiegoś polskiego trenera, powiedzmy, który przychodzi sobie do Akademii nawet w piłce nożnej i mówi, przychodzi po Bereszyńskiego i mówi, dajże mi tego Baraszyńskiego, nie? Że przekręcony nikt, nie... dajże mi go, bo ja go tam potrzebuję teraz, nie? No taki, w mojej głowie <laughs> to było zabawne. <laughs> Nie, no tak, tak, tak. Ja wiem o co chodzi. Dobra, ale skończmy już z podim, bo już trochę powiedzieliśmy o nim. Ta sonda Young z mojej perspektywy. Gość jest bardzo dobry, ogarnięty, yy, bardzo mózgowy, tak? Dobrze klacze rozgrywa. No, gościu, no, świetnie gra w CS-a. Grał w Monte dłuższy czas, z osiągnięciami. On był na Iglu, tak? Woro był second Iglem. Yy, grał w Navi. Co navi grało bardzo dobrze wtedy z nim. Nie grało słabo, grali gorzej, lekko, ale uważam, że i tak grali bardzo dobrze z nim. Ja pamiętajmy, jak navi zmieniło de Yanga, to zaczęli grać coraz gorzej. No i później zaczęły się zmiany, jak to się nazywa. No już, można powiedzieć, nie było ten navi, co było wcześniej, nie? Grali lekko gorzej. Więc uważam, że Sonday Young jest mocnym wzmocnieniem, bo on jako IGL potrafił bardzo dobry rating kręcić. Bardzo dobry. On w Monte to miał ratingi po 1,20 nawet. Więc uważam, że taka zmiana jest bardzo na plus. On może właśnie być Second IGLem. Może potrzebowali takiej osoby, bo ja też wcześniej mówiłem, że Ens może nie być osoby, która będzie na drugiej stronie mapy. Po stronie Tero, Glajf jest na jednej stronie i nie i Young będzie potrafił przejąć pałeczkę iglowania, bo on był iglem i wie, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Info ważniejsze dać Gleiwowi, co z, y, wtedy Glej łatwiej decyzję podejmie. Więc uważam, że wzięcie takiej osoby jest, no, na plus w tym momencie. Nie? No ja myślę, że Samda Yang to jest taki gość, którego bardzo ciężko jest y, w meczu zszokować. Tak, A w tak, Ens no. wyglądało to tak, że czasem, kiedy Glebe'owi kończyły się pomysły, to już wszyscy byli w szoku na serwerze. Nie, że już, już, już wszystko się sypało. Nie szło nic zrobić. Jak zaczęło się sypać, to się już sypało do końca. Nie? A wydaje mi się, że właśnie on, sam Dayang jest na tyle kompletnym zawodnikiem, tak jak mówisz, że i on potrafi zabić, i potrafi uspokoić rozgrywkę. I mam wrażenie, że on ma bardzo chłodną grę, jakby chłodną głowę przy grze. I też uważam, że on pod względem takiego ułożenia rozgrywki Klejowi może bardzo pomóc w stricte, stricte w grze. Nie no pewnie właśnie dlatego Sonday Yang uważam, że to jest bardzo dobry wybór, bo on chyba był wolnym agentem, nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak, bo on był z tak. Monte się rozstał. Tak, więc no. Czekaj zobaczę, czy i... jest jeszcze bench, czy nie. Wie, więc tak naprawdę chyba i, idealny wybór. Nie, ale on chyba się rozstał. On no, no, chyba się rozstał, bo chyba się rostał, tak, bo on dłużej nie grał i kontrakt mu minął, więc wydaje mi się, że to bardzo no, dobry wybór. No, Ens no tutaj można powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę moim zdaniem. No, czekamy na jego tak naprawdę już niedługo chyba gierki, nie? Bo weekend już Ens gra? Jutro? E, tak, jutro no, chyba no, no. już. Jutro już zaczynają grać. Zobaczymy, jakim pójdzie. W Res European Masters. Więc no, na DMS grają chłopacy. Tam młodziaki grają. Ogólnie tak naprawdę to ich znam, ale no tam Hyde, Smet, Kalasz. Chłopaty z Premek. No to dużo będę mówił. Chłopaty z Premek. Z Premek ich znam. Więc no, młodziaki z Rosji, z Ukrainy. Zobaczymy, jak. Nie jutro, tylko w sobotę, jak coś. A, w sobotę, tak? tak? Firując, dobra, tak. tak, tak. Dobra, okej, okay, w sobotę grają. No to zobaczymy, bo to jest chyba druga grupa. Tak, druga tak, grupa, tak. bo pierwsza jest jutro, a pojutrze jest druga. To przepraszam bardzo, więc uważam, że no na pewno no, gra może nawet lepiej wyglądać bo jeszcze można powiedzieć, że Kuben nie naniesie poprawek na grę, nie? Wiesz o co chodzi, sławek, no, no, no. Czy tam Glew i będą grali bardziej freestyle'owo. Tak jak wcześniej Ens na początku grało freestyle'owo i super ta gierka wychodziła, to im dłużej, tym gorzej było, nie? Może tak będzie, że teraz też będzie okres miodowy, akurat tak, po tak, powrocie tak. jeszcze ten okres miodowy się utrzyma, po powrocie po przerwie dla zawodników i nagle major zrobiony i znowu będzie, będzie radość. Znaczy radość. No, no to już nie jest no polskie pewnie. ENS, ale radość tak będzie. Mamy Gufiego i Kylara więc no, no i tak, oczywiście tak, jeszcze tak, jest Kuber. Tak. Nie, no jasne, no będziemy kibicowali dalej, moim zdaniem. Mamy dwóch Polaków, tak naprawdę. W ENS, no, tak trzech, trzech Polaków, więc no, trzeba kibicować dalej, nie? Miejmy nadzieję, że Gierka będzie wychodziła lepiej. 21 miejsce w rankingu HLTV, ale po aktualizacji im spadnie. Na pewno, no bo zawodnik. Nie wiem czy się utrzymają, nawet 130. Myślę, myślę, że wylecą 130. E, mogą wylecieć 130, tak, jak tutaj patrzę. Bo, bo to, ostatnio to, ostatnio to 40 spadli, punktów mogą im zabrać, aż no, nie. Mogą, bo wiesz co, ostatnio spadli. E, Zostały zabrane już te punkty za majora w Paryżu, w sensie za tamten rok. Aha, no. no. E, a tutaj jeszcze trochę punktów nazbieranych powinien mieć Hades i Dycha przecież, no bo przecież były turnieje w tamtym roku, też były IMA i też ENS i i 9 jeździło. No, tak, trochę tak, tych tak, punktów tak, odpadnie, no. trochę tych punktów odpadnie. Myślę, że może po, poza 30 wylądować. No ale będzie szybka szansa, żeby się znowu odbić, żeby do tej wszystkich wrócić, nie? Powiedzmy sobie, że to będzie w zasięgu e, tak naprawdę do zrobienia od razu, nie? Nie, no pewnie, no pewnie. Wydaje mi się, że tu temat wyczerpaliśmy. Piszcie w komentarzach ogólnie, czy waszym zdaniem te zmiany są na plus, czy na minus? Czy nasze rozumowanie, co rozmawialiśmy, ma jakieś pokrycie, czy, czy jesteśmy nie? Ma. Z banami. Więc tak, czy jesteśmy z banami, czy nie? Dobrze, Sławek to określił, hmm. więc możecie um, też w komentarzach napisać. My sobie czytamy komentarze, patrzymy, co tam się dzieje, i też po prostu. Możemy przyznać, przyznać Wam rację, albo coś, więc no. Ty, a wiesz jak, wiesz, jak twój nick był, był od tyłu czytany? Wiem. Ry, rypych. R, a, nie, re, a, re, repych, repych. repych, no repych. Tak, a ja bym tak, był tak. Oglord. Oglord o. i e, Repych, podcast. No, 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 to tak średnia ta nazwa średnio, ci. Trochę tak można powiedzieć, że jak nazwa Orków jakiś. No, trochę tak, trochę tak. Ale, y, powiedz mi jeszcze, gdzie byś widział tych i Hadesa? Teraz. E, wiesz co, ja bym chciał, żeby jakiś polski skład powstał, nie? Myślisz, ja bym się zmienił. Ogólnie nie, nie, ja, ja ogólnie Hadesa bym widział w Fnatic. No to też mówiłem wcześniej na stream. No gra tam afro. Ten afro, tak, on gra tak słabo, ja... On jest zawodnikiem trochę jak Ekor. Albo wali piątkę, albo trzydziestkę, nie? Hades no, no. takim nie jest. HD w miarę równym z yy, snajperem. Więcej ma tych, lepszy tych lepszych meczy niż gorszych. Tak. I też jak Hades gra słabiej, no to też nie wali piątki, tylko wali tam 12, tam 14 fragów, a Afro to pięć wali, no. Więc no, uważam, że... Ja nie wiem, skąd się Afro wziął w Natic, szczerze, nie? Y... No ale on nie był zły. On grał w LDLC i on nie grał wiem, bardzo dobrze. Wiem, on wiem. On grał wiem. bardzo dobrze. No i wiesz, no wzięli go wtedy w Hit, grał, o ile pamiętam, to on naprawdę, no Billy, naprawdę on grał super cs To już był taki poziom tier 2 mocny, przecież te LDLC było. I Natic też teraz, moim zdaniem, jest mocnym tier 2, to nie jest tier 1 drużyna. W tym momencie. Ale wzięli Blamefa, no tutaj zmiana akurat na plus. Szkoda, że my nie wzięliśmy go. Wydaje mi się, że Glaive może mieć tam no, lekkie nieścisłości ścisło, nie z Blamefem, jakby w drużynie, bo wiadomo, że to możliwe, że Blamef go wyrzucił z drużyny. No ale Blame F tam im dał dużego firepowera, gra na swojej pozycji i uważam, że Hades idealnie by się nadał do Fnatic, nie? Idealnie i tam chłopacy z Hadesem mogliby. Naprawdę zwojować coś. Nie? Ja myślę, że oni potrzebują. Ja myślę, że Fnatic teraz jedyną rzeczą, jaką potrzebuje, to lepszego Dobry... snipera. Tak, tak, na pewno, na pewno, bo oni te mecze mają wszystkie bardzo bliskie, tak? Czy na Game Legion grali, czy na ENS, czy na inne, to te mecze są bardzo, ale to bardzo bliskie, nie? Tak, i oni mają Matysa, który gra fajnie, naprawdę dobrze gra ten gość na riflu. Jest w który jest mocarny, który się odbudowuje, no, jest Body, który no. jest doświadczony, Kynęc, który jest doświadczony, i taki Hades to mógłbyś dziesiątkę, Nie I myślę, że to mogła być drużyna na, na top 15 spokojnie, tak, nie? Tak, tak, na top 15 wydaje mi się, żeby mogła być spokojnie. Top 15 mogliby się utrzymywać, nie? W takim rankingu, bo do innych drużyn. No jeszcze w tym momencie ciężko powiedzieć, no na pewno Hades czeka do przerwy wakacyjnej. Na pewno chce troszkę odpocząć. Ja myślę, że się coś że dowiemy od nich właśnie tak. przy streamowaniu, nie? Że pewnie, pewnie coś tam będzie się wylewało przy streamowaniu, nie? Jakieś informacje, może jakieś mikroliki, ale też tam coś lubi czasem poopowiadać na streamie, jak ludzie go dopytują, więc może czegoś się stamtąd będziemy mogli dowieźć, dowi dowiedzieć, może dowieść. A odnośnie dychy, no to ja, ja na przykład uważam, że on też szybko znajdzie drużynę. Ja myślę, że ludzie, którzy są na stanowiskach w tych, w tych naprawdę dobrych, drużynowych organizacjach, to oni nie zapomną jednak, że on miał dobre trzy lata, nie? Znaczy, ja to bym powiem, Sławek, tak. Jak Keoza chciał do No, no, i właśnie, tak, no właśnie, no właśnie. To, 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 to Dycha na pewno znajdzie wkład. No, no... Nie ma szans, że nie. Gdzie jest Keoza, gdzie Dycha? No Keozik, no to wiadomo, to jest już w Polsce naprawdę rozpoznawalna osobistość bardzo rozpoznawalna, no, ale gościu gra słabo w tego Cesa, no. no gra słabo i go jeszcze ludzie chcą. Więc uważam, że dycha no, o wiele lepiej gra od Keoza i no, Keozika, znaczy dyszkę na pewno będą chcieli wziąć. No. Znajdzie się dla niego zespół. Uważam, że bez problemu, jak będzie ta przerwa wakacyjna, no to jakieś tam ruchy... Będą poczynane w kwestii Dychy. Dycha by się rozglądał. Ja się tylko zastanawiam, czy Dycha nie będzie, chciał, nie będzie chciał sobie zrobić dłuższej przerwy. Czy nie też tego... tak może być. Może też tak, być. tak może być, tak dwa 3 miesiące, nie? Ale ja uważam ogólnie, że kurczę, chciałbym zobaczyć ten polski skład, wiesz? No ale myślisz, że Dycha by poszedł do polskiego składu? Bo mi się wydaje, że teraz raczej nie, nie widziałbym tego. Wiesz co? Jeśli, pan Ci tak. Po to... tym epizodzie, Wens, myślę, że... Ale wszystko chodzi o pieniądz, no. No, A ja myślę, że nie, ja myślę, że ale nie. Dużo nie. Ale, ale słabych, myślisz, myślisz, dużo myślisz hyper, że serio tak jak dycha był ale, na ostatnich ale... tam chyba czterech maj'orach z rzędu i myślę, że jemu serio zależy na tym, żeby teraz dostać. Ale no, no ale zobacz, możesz w Polsce też masz dobry skład zrobić, tak? No, możesz. Uważam. No, możesz. No. Yy, przecież yy... Izak nawet ostatnio dał składzik, tak? Nie wiem, co ty myślisz. No, o takim no, ale widziałeś, tak? yy, Więc... jaki był trener potencjalnie w tym składzie, nie? No to już. No jakiś bedu... bot, no wiadomo, tak? No to, no to też nie wiem, czy by się nadał, nie? Ale wiesz, nie? no, Izak, uważam, że ten skład. O, nie, no a no, dobra. Ale Klara to i tak. Ma dniem, nie no, to by ale Kilara nie wyciągnie. Tak, trzeba byłoby inną osobę tam dać, nie? Ale uważam taki ralen. Ralen dobry, no. Dobry, dobry, no. Do, dobrą byłby osobą, nie? Nawet Micha tu dać, nie? Ej, Który, ej. no, nie ma składu, ale uważam, że z Michałem też można byłoby coś poogarniać, nie? Ale najbardziej bym chciał Rallena ja tam, Ja bym nie? też nie? najbardziej Czyli... prędzej Ralena widział, bo Ralen ma to do siebie, że on nie rdzewieje. Tak, no, on ma 30 lat, to jest jak Rojay, coś, tak. nie? I on wy... Tak, tak no, no i on Rojay, wychodzi, no. on wychodzi nagle tak, tak. z tej, z jaskini i idzie się bić, kurde, o Majora, nie? Tak, tak. Czyli ogólnie dla przypomnienia, na Iglu Nawrot, który gra bardzo dużo w cs naprawdę ktoś mi wczoraj mówił, że on ma 300 fejsitów rozegranych w ciągu miesiąca. To jest 10 fejsitów dziennie. To jest naprawdę bardzo no, dużo, no, tak, bardzo to jest dużo. Bardzo masa. dużo, bardzo I nie idzie mu tak źle. Chyba Piotrek może powróci, nie? Czy co, no, Ale przypomnij, nie mamy Igla, nie mamy Igla, no. Sławek, tu jest problem. Właśnie w iglach w Polsce. Wiem, Takich wiem. dobrych, wiesz, ja a chciał, nawrót to nie. tak naprawdę jest mój uczeń. Ja go uczyłem iglować. On się uczył ode mnie. I on igluje podobnie do mnie. I no, nawrot. Ja wiem, że on jest po prostu ogarniętym iglem. Wie co jakie mitkole dać. Bardzo dobre. Nawet jak gra troszkę słabiej aimowo. To i tak 09, 095 rating, to on wykręci. Podjąłbyście trenowania składu? Nie wiem, bym musiał się zastanowić ogólnie, tak? A, ty, zastanowić... być, Wszystko chodzi o pieniądze tutaj. Nie, tu nie chodzi o pieniądze, tylko... <grym> to tak, żeby mówiłeś, się... tak mówiłeś, tak mówiłeś, Szytyno. Przy... Yy, znaczy, wiesz, ja streamuję, nie? nie ja, no, ja streamuję, wiem. więc jakoś bym sobie poradził nawet, tak? Bez organizacji nawet z chłopakami, ale wiadomo, że... Ty wiesz, że przy streamowaniu też dużo czasu yy, idzie, a teraz to budowałeś przez tak, długi czas, nie? Yy, ta, druga sprawa też jest taka, że... Taki skład w ogóle miałby rację by tu, nie wiadomo, ale jakby się znalazł inwestor, no to można było pokombinować, nie? Czyli igl nawrot, snajper, Hades, Lurker, K, tak? Ale by się in, i, trochę inną rolę mu dało, bo jeśli Ralen by był, bo Kylara nie można wziąć, no to Ralen pewnie by był lurkerem. I star player dycha, tak? I wbrew pozorom dycha jako star player. Ja uważam, że dychę bym ustawił tak, żeby grał dobrze. Tak jak pana Izaka ustawiłem, a grał słabo, to dyszkę też bym ustawił, nie? Żeby grał bardzo dobrze. I dlatego ten skład mógłby mieć rację bytu. Niby na papierze on nie jest jakiś taki super, ale pamiętajmy, że takie właśnie składy, które na papierze są niby przez ludzi, że to nie wyjdzie w ogóle czy coś, one udają się słabo, nie bardzo często, nie? A ja, taki ja na przykład gwiazd, takich wszystkich, no zazwyczaj to nie wychodzi. Tak, no. Ja na przykład nie wiem, jak to będzie, oczywiście, na przykład z Nine, nie? Ale widzę bardzo dużo takich komentarzy, że o, że ścieki tam z, z tier 1 powyrzucane, z tier 2. A ja na przykład uważam, że to może właśnie wyjść, dlatego że nie ma tutaj zbyt dużo właśnie tego pierwiastka gwiazd. I że jest ten team pod takim względem fajnie zbalansowanym. Nie? Ja na przykład wierzę, że, że ta drużyna może fajnie zacząć grać na, na przestrzeni czasu. Nie wiem jak ty, ale ty też mówiłeś raczej, że to może mogłoby wyjść, bo też tak, są... Tak, jasne, jasne, no. No. Więc ja też uważam podobnie, że, że nie zawsze ten papier, te nazwiska papier, papierze wszystko powiedzą, nie? I czasem się po prostu coś fajnego z tego potrafi stworzyć. Potrafi się stworzyć właśnie ta drużyna, nie? A nie no tylko pewnie. pięciu zawodników. No pewnie. Dlatego ja... To co Izak przedstawił, Piotrek, no to ten składzik uważam, że mógłby siąść. Pyta, pyta. Tak, by tak. Dobra. Też trochę Piotrek popłynął, że 2 miliony on chce u budżetu, tak, rocznie, no bo to trochę tak za dużo, nie? No. Ja uważam, że 2 miliony to jest tyle, że ten skład nawet tyle by nawet nie pochłonął pieniędzy, nie? Nie ma szans nawet. boż, już no, ceny można powiedzieć pensji w CES-ie w ogóle na świecie się zmniejszyły, chyba, że w Ameryce jeszcze wysokie są, ale w Europie na pewno, więc no tutaj 2 miliony nawet by nie było, tak? Złotych sam Piotrek trochę przesadził, uważam. Ja myślę, więc, że z bańka. No, no, to, ale nawet mniej by było. Ale nie no, bo, wiesz, wiesz, bo to, no teraz bo to, to byli wszyscy nie, nie... zawodnicy, którzy zarabiali w Eurasach ostatni to, czas. No nie? jasne, no jasne, ale uważam, że tutaj można by było zrobić coś fajnego, nie? Na tej polskiej scenie, bo jednak no fajnie by było wreszcie mieć taki polski skład, nie? Naj nam dało trochę, tak wiesz, nadziei, ale no. Szybko to padło, nie? Sławek, niestety, no szybko niestety, to padło. No. I uważam, że fajnie było próbować, no bo tak na serio w tym momencie organizacji to my nie mamy chyba żadnej, nie? W Polsce takiej. No co my poważniejszej... teraz mamy? Może Ago wróci, oni, oni, oni szmal zawsze mieli, może wrócą. Może akurat w dobrym momencie się strzelą, Kto wie? No, no, może, ale wiesz, no jednak tutaj nie ma, nie? Właśnie, żadnej organiz organizacji. Ale to może następny podcast, bo o polskiej scenie też, wydaje mi się, fajnie było zrobić podcast o scenie, co się dzieje na polskiej scenie. Wszystkie te rzeczy co upadły, fajnie było porozmawiać o tym. Dobra, nie? no to jak jesteśmy, jak mówimy o Polsce, no to przejdźmy do oświadczenia Polskiej Ligi Sportowej, bo domagaliśmy się go przez ostatnie. Dwa odcinki i takie oświadczenie się pojawiło. Nie wiem, czy dla tych, którzy tego oświadczenia nie, nie, nie widzieli, przeczytać to teraz na szybko, Hyper? No czy możesz przeczytać. Chciałbym, żebyś ty odniósł się pierwszy. Ja chcę usłyszeć twoje zdanie i ja później skontruję jakby, co nie? Dobra, no to czytam w takim razie widzowie. Polska Liga Sportowa SA chyba na Linkedinie, o ile się nie mylę, została ta wiadomość przez nich tak, wysłana. Tak. Szanowni Państwo, 22 lutego 2024 roku informowaliśmy publicznie o rozpoczęciu procesu inwestorskiego, na mocy którego spółki Finest Holdings Ltd, BNP Venture Capital, Ltd, AC, BNP Investment Fund miały nabyć 100% akcji spółek Polska Liga e Sportowa SA oraz PLE Tech SPZO. Finalizacja tego procesu była zaplanowana na marzec 2024 roku. Niestety z przyczyn formalnych niezależnych od PLE ten proces znacząco się opóźnia, co rzutuje na nasze zobowiązania wobec partnerów i plany na przyszłość. Finalizacja procesu inwestorskiego, której ostateczny termin realizacji wyznaczyliśmy na czerwiec, otworzy przed nami nowe ścieżki rozwoju. To drzwi do międzynarodowych projektów i współprac, a także możliwości rozwoju e-sportu w Polsce na niespotykaną niespoty, do tej pory skalę. Naszym celem zawsze było budowanie czegoś wyjątkowego w świecie e-sportu i mimo obecnej sytuacji nadal dążymy do realizacji naszej misji. Od lat rozwijamy ekosystem e-sportowy w Polsce, tworząc rozgrywki w kilkunastu tytułach gier, projekty nagradzane na prestiżowych konkursach marketingowych, a także mając usterów poważnych i rozpoznawczych, Nawalnych w świecie biznesowych właścicieli, którzy przeznaczyli olbrzymie środki na rozwój sportu w Polsce. Chcielibyśmy podkreślić, że wszyscy oni pozostają zaangażowani w nasz projekt i wierzą w pozytywne zakończenie procesu inwestorskiego i realizację założonych celów. Jesteśmy też w stałym kontakcie z drużynami, z drużynami zawodnikami, i wszystkimi interesariuszami, których transparentnie informujemy o postępach procesu. Wierzymy, że dzięki naszej ciężkiej pracy, determinacji i zaufaniu partnerów PL wróci na odpowiednie tory i nadal będzie odgrywać znaczącą rolę w ekosystemie sportowym. Zarząd Polskiej Ligi Sportowej. No ja powiem ci tak ogólnie, jedno, Końcówka jest najlepsza, nie? W tym oświadczeniu. Że są w kontakcie z zawodnikami i ze wszystkimi organizacjami, tak? No tak. W kontakcie. To, to jest najlepsze, ale gdyby... Byli w kontakcie to by na Twitterze i wszędzie by nie było sytuacji, że pieniędzy nie wypłacają, no nie? I w każdym Twitchie nie byłoby napisane, że nie ma z nimi kontaktu. Tak, i w każdym Twitchie nie byłoby napisane, że nie ma z nimi kontaktu. No to, to jest najlepsze, najlepsze. To takie trochę masło maślane, tu nabijają nas trochę w butelkę, no ale Sławek, no. Zapraszam, co masz ty do powiedzenia no, na ten temat? No. To znaczy, wiesz, jedna sprawa jest taka, bo widziałem, że ludzie się w taki sposób wypowiadali, że rzeczywiście żyjemy w Polsce i jakieś takie związane rzeczy ze sprzedażą, z przejmowaniem spółki, że to wszystko trwa i, i to jest w Polsce utrudnione. Aczkolwiek dla mnie ten temat jest w miarę prosty, zresztą rozmawialiśmy o tym przed transmisją, że skoro nie masz jeszcze, powiedzmy, funduszy, nie masz jeszcze sprawy klarowej, no to na razie odpuszczasz sobie organizowanie, znaczy, nie wiem. przesuwasz. Przesuwasz, prostu, no przesuwasz, przesuwasz, dokładnie. termin drugiej kolejki, tak? Lepiej Dajmy przesunąć termin, tak. żeby mhm. zawodnicy zagrali za dwa miesiące i, i żeby tutaj był, powiedzmy, ten problem opóźnieniowy, niż żeby był problem opóźnieniowy z, z, z tymi należnościami, no nie? Więc to dalej jest takie... Mhm. Spoko, że się to pojawiło, że coś wiemy, bo wcześniej nawet tego nie wiedzieliśmy, no ale to i tak nie jest genialne wytłumaczenie. No jest jakieś, ale nie jest genialne. Nie no pewnie, no dlatego ja uważam, że to jest trochę takie można powiedzieć, że oświadczenie dla, y, dla nas, po prostu, dla ludzi. Jest oświadczenie dla... Po prostu oświadczenie dla prasy, tak? Można powiedzieć. Tak, no dokładnie. Y, I a wiemy po prostu my jako ludzie no też myślimy. Wiemy, jaki jest mniej więcej. No. no słuchajcie, też macie pewnie firmy, co tutaj oglądacie nas niektórzy. Wiecie, jak to wygląda. Wiadomo, że tak jak człowiek powiedział, w Polsce te sprzedaże różnie wyglądają w Polsce. Ok, ale już napisali, że opóźnienia są. No to jak są opóźnienia, no to przesuwasz to. Po prostu przesuwasz drugą kolejkę, wszystko, a nie już teraz zapowiadają FIFA, CS, tak? Następny split, wszystko zapowiadają, no ale po co. Po prostu wtedy dajmy na to, ogłoszą, niech ogłoszą, że we wrześniu robią kolejkę i po prostu przyspieszą dwie kolejki szybciej zrobią. No. W czym jest problem? Ja nie widzę żadnego problemu. Tu też trochę przesadzają moim zdaniem, bo to nie jest pierwsza, bo ta. 22 lutego, tak? Informali 22 informowali, lutego, tak? Tak, że te przejęcie niby ma być coś tam, że będzie przejęcie, więc ja wcześniej już pele miał problem, w 2023 roku. Tak, bo jak trzeba pamiętać, że to nie jest kwestia przecież, tylko teraz. Przecież nie? ja wiem, że y, tapczan jak wygrał Iluminar, kiedy on. Y, ten skład Iluminar ja wygrał. Nie wiem, że to nie był 2022 jeszcze. It's A, możliwe, taki, tak. I to już wtedy daje. były problemy przecież. Oni czekali bardzo długo na pieniądze. O ile wiem. Więc no, tutaj jest jakieś złożenie takie, no. Ciężko to powiedzieć, nie? Jak, jak to wytłumaczyć? Więc no, to jest też takie nabijanie nas w butelkę. No nie no, no oczywiście, no, oczywiście, no, że no, trochę bo to tak człowiek, jest. Ja już jestem, można powiedzieć, wkurwiony, no bo m, takie sytuacje w Polsce aż tak nie miały miejsca. Jak było SRM Mistrzostwa Polski, to tam miałeś trzy miesiące na wypłacenie pieniędzy i zawsze zazwyczaj miałeś te pieniądze, no. I zawsze był kontakt naprawdę taki, że było się tylko odezwać, czy do pana Adriana Kostrzemskiego, tak, którego serdecznie pozdrawiamy. Do y, innych y, mieliśmy kontakt, a ja wiem, jak Pele się rozmawia, no i potrafię raz za, za tydzień się odpowiedzieć. I jedno zdanie, i dalej nie wiesz o co chodzi. Więc no kontakt jest tragiczny, albo zaczną ci pisać, no tak, jutro, jutro. Ja nawet ze. Mm, petero, tak. To jest też mój mm -hmm. wychowanek w GGP graliśmy i oni czekali na pieniądze bardzo długo. Tam było gaz 5 tysięcy do wypłacenia, coś takiego. To oni rok czekali na to, prawie. I cały czas było pisane jutro, jutro, jutro. Wiesz, no nie Słaby, da, wiesz, no, jest kiepskie, kiepskie, to jest. No, no no, tak, bardzo długo czekali i też chyba nawet ostatnio Petro napisał na Twitterze, że właśnie, że pieniędzy nie ma, nie? Tam może z trzy miesiące temu, z dwa miesiące temu napisał to, no. Też no, są problemy nawet w tych niższych ligach, no od PL, bo tam też była liga ta mistrzowska i profesjonalna, tak? Jest, była. Tam były dwie ligi. Tak. I tam też tej niższej były problem z wypłatą pieniędzy, więc ja uważam, że to nie jest teraz problem co pele napisało że oni to jest protest przejęcia i w ogóle no jeśli widzisz że budżet się nie spina to po co robisz ligę no po prostu przesunąć i nikt nie miałby z tym problemu mówicie przesuwamy musimy z tych i z tych i to słuchaj jeszcze jeszcze się wtrącę, ale słuchaj rozumiem jakby oni nie chcieli tego przesuwać jakby jeszcze były mpki Omówmy się, jak były epeki, to oni z nimi, jest konkurencja, no. ale teraz był monopol, można było monopol, na spokojnie no. się odsunąć, nikt przez pół roku nie zbudowałby ci ligi nagle z wielką marką i nie przejąłby ci rynku. Plus, teraz nie wiadomo, czy przez takie kontrowersje, jakie są związane z tym PLS, z tymi wypłatami, bo dużo osób się tam odpowiadało, wypowiadało, dużo osób, tam nawet ktoś z FIFA się wypowiadał, to szybko zostało sprostowane, ale tam też było, że nie dostał pieniędzy, no to może nawet się okazać, mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo nie życzę źle polskiej wiedzy sportowej broń no Boże. Jasne. Ale może się nawet okazać, że wiesz, ten inwestor w końcu się, wiesz, odetnie. Powie, nie, nie, słuchaj, jednak ja tego nie biorę, bo tutaj oni nie myślą, nie? Oni tutaj robią jaja po prostu jak więc ja jednak się wycofuję, i, i dopiero wtedy będę, będzie, wiesz, przekichane, nie? Bo, nie też no tak, bo też tak chyba. Znaczy, no, nie, no. Wiem, nie wiem, jakie są umowy, jak tam już zostało to zakupione, czy nie zostało, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś jeszcze z takiego założenia nie wyszedł, nie? Wyszedł. Nie, no jasne, no tutaj dużo rzeczy może się wydarzyć po drodze, nie? Może być tak, tak jak wcześniej powiedziałeś, że w ogóle nie dojdzie do skutku ta umowa, i co wtedy? I wszyscy, którzy mieli dostać pieniądze i tak nie dostaną. Wtedy dopiero, wtedy dopiero będą jaja. No to no tak naprawdę teraz Polska Liga Sportowa bazuje na tej sprzedaży, no nie? No ale jak takie jaja są, bo są jaja, no inwestor, jeśli widzi takie chodzkie klocki, no to jednak coś jest nie tak, nie? Więc no. No ciężko mi stwierdzić, tak, jak to będzie dalej z tą Polską Ligą Sportową. Miejmy nadzieję, że się rozwinął. Może czas zmienić zarząd, który tam zarządza. No, bo słuchaj, no Sławek, jak ja patrzę, że oni mają 100 widzów, to no nie? Oni mają 100 widzów na, na ich lidze, No, to nie jest dobra liczba, tak? No, patrz, jaki teraz ruch zrobiło Edu z Katowic. Serdecznie chłopaków pozdrawiam, bo ja też z nimi pozdrawiamy, współpracowałem pozdrawiamy. przez chyba dwa i pół roku. Żyli ciebie. I ty to pooglądasz, a nuż zobaczysz jakiegoś talenciaka, a nuż jakiś talenciak zaraz sobie zacznie budować jakieś socjale, a nuż zacznie, się ktoś z tej powiedzmy, nawet zagranicznej sceny drużyn Tier 3, Tier 4 nim interesować, da mu angaż, i a nuż się jakaś kariera z tego ładna urodzi, nie? I to są takie no ruchy, jasne. które trzeba kminić, żeby ten e-sport u nas się. Jasne, ogólnie ja też nie rozumiem w ogóle Sławek czemu wiesz, promowanie w Polskiej Lidze Sportowej jest strasznie słabe. Nawet wzięliby jakiegoś większego streamera, żeby to rozpromował, wiesz o co był chodzi, meduska, nie? Był Meduska wariacik. On, yy, ale to wiesz, no to też ta promocja jego to średnia była, nie? Wiesz, no to mówmy bardziej o innych streamerach, no, tak? No był Blowek jeszcze. Yy, wiesz, no... No ale wiesz, wiesz no to oni, to, to, to już tacy umarli troszkę internetowi influencerzy, którzy nawet nie mieli nigdy zbyt dużego powiązania z CS-em, mówmy się, nie? No, no, pewnie. no. Więc to trzeba byłoby że z krwi kości jakiegoś gościa, co CS-a gra. Masz, dajmy na to, masz Nexa, masz, tak. y, który grał w CS-a, tak? Zaprosi. Jego widzowie naprawdę są. Masz nawet tą ekipę Bandit, czy Bandura grają w tego CS-a, bo dużo grają w niego przecież, tak? Tak, i, i zrobisz najlepsze akcje, żeby wziąć ich do tej, tak, e, tej ligi, żeby, żeby grali. Wie, wiecie, żeby oni pograli z trochę z logiem, zapłacić im trochę więcej hajsu. Na pewno to by bardziej lepiej wyszło. Oni by kilka razy na streamie czasami mówili, że zapraszam na polską ligę sportową, chcecie najlepszego CSA oglądać w Polsce, tutaj nie wiesz. Dużo ludzi nie wie w ogóle o tej lidze. Tak, ale znowu z drugiej strony widzisz, że Grał Ginold tam w jednym spotkaniu zresztą chyba no, zaprosiła go dróg, Dużo ludzi M1. oglądało. Dużo ludzi oglądało, ale widziałeś, tak. że była już dyskusja, że ale robi Polska Liga Sportowa, że zaprasza Ginolda, który tam masz ale, trzy style. Ale, ale tak, właśnie, ale tu jest problem, że go zaprosili. Wiesz o co chodzi? Ale oni go nie zaprosili, że... to Emilio. No nie, nie, tylko tak, tak. So sorry. E chodzi o to, że mm, promocja to jest co innego, no. No to nie jest, wiesz, on grał po prostu tam, no to jest w składzie, ale tak promocja to jest co innego. No No, Gino więc, no by ja siadł uważam, strasznie, że... Bandura. Tak, to, więc ja uważam, strasznie. że w ogóle Pele powinno w innym kierunku też trochę iść, no to trzeba rozpromować bardziej. No ty też byś no, siadł, nie? Jak ty ja... też byś nie, siadł. Na komentatorce, jaja. no u mnie by były jaja na komentatorce, no, by no, by wiadomo, by no ale właśnie o to chodzi, tu trochę trzeba zmienić, ja, ja mam wrażenie czasem, to... że. jeszcze ja, ja mam wrażenie czasem, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za za organizowanie takich rzeczy, zapominają, że my, jako ludzie związani z grą komputerową, no. najczęściej trafiamy w ten target młodych ludzi. Ludzi, którzy no lubią ja ludzi, którzy lubią posiać. No. Dlaczego Izak komentuje w taki a nie inny sposób? Ten w się no wie, że zarzuci ale, ale coś z tego. Te, ale zobacz, że. A to jest... Ale Izak też zaczął teraz już jak komentuje mecze, to też potrafi teraz właśnie powiedzieć coś od siebie, wkurwić się, przekląć, tak? Już to troszkę inny Piotek jest, nie? No tak. Już no. Trochę już nie ma tej tak tylko profesjonalizacji, że wiesz, cały czas emocje i w ogóle. Trzeba po prostu trochę iść w takie łacparty trochę, nie? Ludzie zaczęli to lubić. Po, żeby powiedzieć prawdę. Zmienia się meta, no? Tak, żeby powiedzieć prawdę o tym wszystkim, tak? Co się dzieje w czasie meczu, pochwalić jedno duże, nie cały czas chwalić, no jak przegrywamy, to się chwali, co to w ogóle jest, no. Trzeba po prostu też powiedzieć, jak przegrywamy, że gramy słabo, chujowo i w ogóle, no. No tak, no no. zmieniła się meta i ludzie się albo się do tego dostosujesz, albo znikiesz, taka jest prawda trochę. No, nie? no pewnie nawet EU-komentatorzy zaczęli już zwracać uwagę na takie rzeczy, na jak były wcześniejsze turnieje czy EFL League. Naprawdę tam y, y, komentatorzy też y, y, w języku angielskim też mówili, y, że ktoś gra bardzo słabo, że cisnęli tą osobę, mówili o niej źle, no że y, cały czas nie potrafi się odnaleźć, wiesz, no normalnie. Y, Ciekawe rzeczy można było usłyszeć. To, bo jednak. Y, no, od, ja wiem, że ciemniasz, odpaliłeś i tak, no. Ale. Zagrywanie. OG, OG, nie, 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 no. Nie, 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 jest odpalone. <grym> zrobić, ale no. OG przegrywa Shining Warriors 12 do 0. Nie, no ale przecież ten skład OG my mówiliśmy, że on jest słaby, no. On nie jest dobry. On 12 on jest średni, do 0. Matko, ja nie znam nikogo z stardasta, znam jedynie z tej drużyny. No ale to jest w no, Mongołowie, no. Mongołowie, no, no tam też to tam Kidwie, no. Ale dobra, nie no. no jasne, jasne, zostawiam. Sokół w że, tak, tak, ja tak. ustawiam, że no, tak, nie? Tak. No więc uważam, że no to powinno troszkę w innym. W inne miejsce już pójść, nie? Nie, no jasne, jasne. No to zgadzamy się, no wiemy, jak to się. ten, jak to, jak to powinno wyglądać, nie? Więc ja komentuję też zawsze z humorem. Ja może do tego otwarte ja wolę komentować, bo jestem takim komentatorem bardziej z krzywkości. Ale jesteś no, normalnym komentatorem taki, yy, no ekscytującym, tak? No po prostu, ale też powinna być druga osoba właśnie, która mówi co jest. W rundzie, tak trochę śmieszniej coś mówić. Wiesz o co chodzi, nie? Tak. No dokładnie, nie no jasne, to, że tak. Bo to trzeba już zacząć rozdzielać te dwie rzeczy, bo no, to nie chodzi o to, żeby jeden komentator był i tam yy, kurwił, tak jak ja. Czas, bardzo często to robię, tylko chodzi o to, żeby był jeden komentator, który jest właśnie taki bardziej emocjonalny, tak, emocjonuje się tym wydarzeniem, a drugi po prostu, żeby analizował. Był taki hejter. Wie, tak, no, wiesz, tu nie chodzi o hejter, mówi prawdę, jak jest, ale też troszkę pohejtować, żeby widza też, różni widzowie są, żeby zabawić w trochę widza, żeby go też wciągnąć to. Zapytać widzów, co wy o tym myślicie, na czat spojrzeć. Kurczę, właśnie o to chodzi teraz. Tak, no, a, a nie zamulać cały czas. No. Przede wszystkim najważniejsze we wszystkim, mam wrażenie, ogólnie w życiu, nie tylko w Counter Strike'u i w komentowaniu w ogóle. Jest balans. Musi być tak. balans, no. musi być trochę mm -hmm. tej powagi, troszkę wiesz, suchych faktów, Mieszku, tro a trochę, trochę sucharów, śmieszków, no. trochę słucharów. <laughs> musi być po prostu balans, musi być po prostu balans, to jest najważniejsze i też PLM musi trochę w tym kierunku pójść. Aczkolwiek cieszymy się, znaczy ja się cieszę, że chociaż to oświadczenie się pojawiło, tak, troszkę tak, no pociśniliśmy to. No. Mm -hmm. mam, mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu przyczyniliśmy do tego, że to oświadczenie się pojawiło. i... i, i Trochę tych wątpliwości zostało rozwianych, no ale ciągle też zostaje te cienia. Są, tak. Dalej są wątpliwości i tak nawet po tym y, oświadczeniu, ale cieszymy się, że y, PLE wreszcie dało to oświadczenie. Mały plusik. Nie? Mały tak, plusik. Tak, Jeszcze tak, dwa plusiki plusik. i będzie piąteczka za aktywność. <laughs> no jak w szkole, nie? U mnie chyba 5 plusów było, wiesz? No to zależy u kogo, bo to już od nauczyciela zależało, nie? No możliwe, możliwe, ale ja pamiętam, że właśnie to... pięć plusów, ja miałem Kurwa, żeby te pięć plusów zdobyć, no to człowiek całe pół roku pracował na nie, nie? Słuchaj, mnie moja mama uczyła geografii i za trzy minusy było mycie garków przez tydzień. Więc to a, zależy no, od nauczyciela. A no, no, tak, ale akurat 3 minusy to była jedynka, nie? U mnie, no. nie? 5 plusów to piątka, 3 minusy jedynka. No strasznie to nie pasowało. U no, mnie nie była jedynka i mycie garów, więc. Aha, no, no dobra. Jest, dobra jak no. Jest, jest, jak jest Ale przynajmniej miałeś robotę, nie? No, robota była, tylko że nie płatna. <laughs> no pewnie, pewnie. no. Czy e... mamy jeszcze coś do obgadania? Mamy do obgadania jeden hit. Bo takim hitem jest ekipa Nine, Nine znaczy Nine, Nine no nie, nie, nie akurat w tej sytuacji tak, Nines, tak, albo Nine tak, Z, bo no, też tak, słyszałem Nine taki z. rodzaj wymowy. Rewelacja I am Dallas, trzy zwycięstwa z rzędu i bezpośredni awans do półfinału gości z 40 pozycją rankingu LTV. Uruguay, nieprawdopodobnie. Uruguay, Argentina, nie? Tak, Argentyna. Ogólnie tobie teraz Sławek yy, dam mikrofon, żebyś powiedział. Yy... To i jak o tej drużynie, bo ja tylko widziałem trochę meczu, jak grali z Vitality. A wcześniejszych mecz ich nie widziałem, więc no mógłbyś powiedzieć, bo tych A ja komentowałeś. Te komentowa mecze, nie? Ja komentowałem też jeden mecz tylko ich, ale powiem ci szczerze, że ten no mecz z Vitality oglądałem Vitality. całutki. No pogadałem. to ja Vitality oglądałem połowę meczu. no. A, ja na pro... przypo a czekaj, no. przypomnę, że tam są drużyny południowej Ameryki, czyli mamy Urugwaj, tak. Mamy z Argentyny, no to jest no taki Korpus, i korf. Hiszpania, jest jeszcze no i, mamy i, i, Chile. i Chile. No naprawdę, DGT to akurat znamy zawodnika i Buda też znam, reszty w ogóle nie znałem, nie? No ja też kompletnie nie znałem i powiem Ci, że ten mecz to był taki ogień. Na początku tak szczerze myślałem sobie, mówiłem Ci nawet, że Vitality chyba to sprzedało. Ja sobie myślę, że Vitality chyba to sprzedało, bo tam pewnie kurs był niesamowity pod 9. Znaczy wiadomo, że to była taka irracjonalna myśl w ogóle z mojej strony, ale... Nines grało tak dobrego cesa, oni w ogóle się tego Vitality nie bało, tak dobrze mieszali tempem rozgrywki, nie? Wiadomo, że czasem nie wyszło, bo wchodzili powiedzmy na ostatnie 15 sekund na tym daście pod któryś z besów, ale też potrafili odratowywać sytuację trzech na pięciu, gdzie Vitality miało wszystko w swoich dłoniach i nagle wychodzi jeden ziomek na daście i sprzedaje rybę. No. Tak, Tastyczne. no runda, runda okay. siuta, dokładnie. I, I tak jak też Ci mówiłem, już przed startem spotkania czasem tak jest, że jest wyrównane spotkanie, ale jednak na pewnym etapie tego meczu wychodzi, że gra zdecydowanie lepsza drużyna z, z, ze słabszą ekipą, że jakby te schematy, te defaulty zaczynają działać już tak na luzie totalnym i no pojawia się ta różnica poziomów. A Ninzi kompletnie nie chciało odpuścić. Martinez S.A. na się trafiał wszystko. Po prostu świetnie trzymane pozycje, genialne flickshoty, magiczne rundy wygrywane. Riflesy w ogóle nie z tej ziemi, oni wychodzili i tylko fru! Nagle Messi leży na ziemi w szoku, nie? Za się trzepać przed kamerką. No. No tak. Messi to wiadomo, jak nie ma elektryka, to ciężko jest, no. Ale Messi akurat nie zagrał najgorszego spotkania, bo no, też tam no ratował, tak, tak, no tak jak mówiłeś, no z Messiego teraz się tam można czasem pośmiać, ale, ale, ale nie jest ogólnie złym zawodnikiem, ratował też w pewnych nie momentach, Jezu, nie momentach nie Vitality. No. Ale ci goście naprawdę tak się cieszyli tą rozgrywką, tak dobrze kombinowali w ostatniej rundzie. No tam jeszcze było w ogóle cztery fragi od Zaju. Tam był, mogłoby się to zakończyć 16-13, bo tam było 4 na 2, a nagle Zaju strzelił 3 ultra, takie ultra szybkie fragi ze snajperki, jeszcze przeskanował goście z Uspa przez Smoka i sam odbił bombsite. A, na bombsite B, przepraszam na Anubisie. No ale potem oni się w ogóle nie podłamali tym. Jakby mogli już zakończyć grę, ale oni się ty w ogóle nie podłamali, następna runda zrobili double fake'a' poda, nie? Zostało, nie wiem chyba 25 sekund do końca rundy. Sytuacja czterech na 3 dla innych Nines. E, tak, i już całe Vitality było trójkowo poda i oni już na mainie stali. W sensie Najneś już stało na mainie, już mieli wchodzić i ktoś tam chyba krzyknął, dawajcie w trójkę, cofnijcie na wodę, że tu pacie do Kajwa, że wracacie, nie? No i zrobili to, cofnęli się na wodę i nagle Vitality lota do B. I dwóch gości już tam na B czeka jest... byli przekonani, że wiesz, że oni będą ratować. No, no. i wchodzi na jednego gościa, jeszcze to, to chyba był. Nie wiem, kto tam został wyeliminowany, ale został wyeliminowany z czterech na dwóch, potem czterech na jednego, nie dało się tego odbić. No, nie no, majster sztyk. ci goście, naprawdę no, uważam, dobrze, po tym no. meczu, że oni oni mogą powalczyć o wygranie całego IM Dallas. Znaczy i ogólnie przypomnę teraz też jeszcze, że oni pierwszy mecz grali na MAUS. 13 dni wygrali i to BO1. Nie podoba mi się to, bo w drugi raz już, czy trzeci, IM robi BO1 w pierwszej rundzie. No w takim turnieju nie powinno być BO1. Bo przegrasz BO1 właśnie taką i później już masz drabinkę przegranych, przegrywasz i odpadasz. bo trójce, nie? No trochę dla mnie no, kiszka, no. Dla, powinno być by o 3 wszędzie już, bo to dużo nie, chłopaków by nie kosztowało, a o wiele lepiej by to wyglądało. nie? Dobra, potem wygrali na Liquid 2-1, no ale ten mecz był yy, no, zacięty. Zacięty mecz, tak. No. Był bardzo zacięty, więc 2-1 wygrali, tam 13-11, chyba 2 razy 13-11 i jedną mapę przegrali. No i potem na Vitality 2-0 i oni są już w półfinale. W półfinale i JDLA, bo wyszli z pierwszego miejsca z drabinki wygranej, tak? Tak, tak dokładnie. w półfinale. Oni są już w półfinale. No nikt się nie spodziewał takiego czegoś, że może. To, takie coś może być. I mogą potencjalnie trafić na face albo G2 w półfinale, bo w finale właśnie jest FACE i G2. Więc no zobaczymy na kogo tak naprawdę trafią, nie? G2 gra ze Stewim. No, gra średnio od moim zdaniem, gra średnio, nie gra najlepiej, no ale no i tak naprawdę no, nie grał bardzo długo na takim profesjonalnym poziomie, nie? Tam miał jeden epizod tam chwilowy tam w brazylijskiej drużynie, ale to jest nie to samo, nie? To on nie grał Valoranta, tak. tak, on grał Valoranta, ale wczoraj powiem Tobie, że nawet nieźle mu szło tam, nie? Już troszkę się odnalazł. Yy, miejmy nadzieję, że na scenie grałoby lepiej, bo Wiesz, to już na co? scenie będzie, nie? Tak, wiesz co, Hermes napisał taką jedną, e, jedną bardzo mądrą rzecz na Twitterze, że właśnie. No zeszyłuj... Hermes, mądra rzecz, no nie znałem, no ale mów. mów... Nie, nie, no, no. Pozdrawiamy, Łukasz. pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja Herbę to lubię wzią. się pokłócić. Wtedy wyjaśnić, bo ty wiesz, że ja odpowiem kontrolą taką, że ty wtedy mi odpowiesz. Taką odpowiedź chciałem usłyszeć właśnie i o to chodzi. Nie no, Hermes bardzo inteligentny człowiek, oczytany tak, gości. Tak, tak, no łysie, to wiadomo, to musi, nie? no tak, no, z jednego klanu jesteście. E, ale, tak, ale pisał, pisał Hermes o tym, że Stewie to jest taki gracz, który pomimo tego, że był zamrożony, że, że powiedzmy wrócił teraz na serwer, zagrał rundę totalnie kiepską, gdzie tak naprawdę przez jego, jego jego powiedzmy zachowanie w rundzie gdzie tu tę rundę oddało, przegrało i to było tragiczne, to było tragiczne zagranie od Stewiego, ale potem dwie rundy później znowu kiedy musiał, wychodził jako pierwszy i powiedzmy, znowu trzeba było, trzeba było zrobić robotę tym razem, no to Zrobi. znowu to zrobił robotę, nie? Jakby to jest takiego, no. który się nie podłamuje, tam powiedzmy, jedną akcją, gdzie niektórzy zawodnicy no mają duży z tym problem, więc yy, z im tak jest. Ja mam wrażenie, że on by dalej mógł grać na tym, na tym topowym poziomie, tylko musiałby się trochę odrdzewieć, odmrozić, nie? Nie, no jasne, to trzeba pograć, nie? No. no. To trzeba pograć w CS, a to nie jest tak, że wchodzi się, ja nie gram cztery dni, ja nie wiem, co się dzieje w CS, nie? No to ja sobie wyobrażam co on, jak, jak on nie grał dłuższy czas i grał tylko face jakieś, nie grał drużynowo, bo te granie w face tak naprawdę to, to nic nie daje, bo gra drużynowa to jest w ogóle co innego niż face, -it. no to dlatego to no nie dziwię mu się, że ma 0,85 radyka i tak to nie ma tragedii, tak? i tak, czy tam 0,88, nie? Miejmy nadzieję, że pójdzie mu lepiej tak, na scenie, a na scenie wiadomo, że i zawsze potrafił grać. No na pewno, na pewno potrafił, lubiał e, grać przed publicznością. No tak, tak. tak, e, tak za tak. to nie lubiał nigdy do końca grać przed dużą publicznością maus. No i niestety, bo tym razem przed tą publicznością się nie sprawdzą. Spore zaskoczenie. Odpadła no na tak, Maus w tak, tak, tak. Już y, tak naprawdę w trzecim meczu odpadli. Pierwszy mecz właśnie przegrali 13,9 na Nizi, Potem na Complexity wygrali 2,1 który której Complexity bardzo słabo zagrało. I Maus tak na serio, no wygrali ledwo te spotkanie 2 do 1. No ale potem na G2 przegrali 2 do 1. Ten mecz raczej był pod kontrolą G2, już nawet bez Huxiego. No duże zaskoczenie na pewno, bo sami mówiliśmy, że będziemy liczyć tutaj na, na Maus, że. No, no nie braliśmy, mówmy, nie braliśmy pod uwagę w ogóle tego, że oni nie będą w playoffach, nie? Bo jakby play-offy no tak, to już tak, jest tak, taka tak, nierozłączna tak, para od bardzo długiego czasu. A tutaj takie zaskoczenie i dosyć szybko, szybkie odpadnięcie z turnieju. Może zmęczenie. Jest, są. wydaje mi się, no. że jest zmęczenie. Oni nawet Broland pisał na Twitterze, że już te podróże go przytłaczają trochę. Że nie ma go w domu już ponad półtorej miesiąca, żeby chciał odpocząć troszkę, nie? Na pewno go przytłaczają i to jest normalne moim zdaniem, że chłopakom teraz nie poszło. No i nie ma co tam płakać nad zrobionym lekiem, tak można wydaje, powiedzieć, bo... nie? Na no, następnym turnieju, po przerwie, dajmy na to po przerwie, ale chyba jeszcze będą mieli jeden turniej, tak mi się wydaje. Jest... Ju, ju, ja już sprawdzam, już sprawdzam. Esport no to... World Cup 2024. Oho, czyli oni jeszcze eee, Jeszcze będą jechali. 17? juli, To jaki to jest? To jest, bo ja nie wiem, czy już, to jest chyba lipiec, Czerw, tak? Czekaj. Li, lipiec chyba, tak? Nie, no, to je... no tak. tak to, jest, to nie, no to nie ma już żadnego turnieju, więc raczej przerwę będą robili już powoli, bo tutaj patrzę eee, i. Dopiero 17, czyli powracają po przerwie. No to dobrze, że po powracają, tak, odpoczną zrobiło. sobie chłopacy, odpoczną sobie teraz. Już wydaje mi się, że już będą robili przerwę. No to dobrze. I w miesiąc, półtora odpoczną. Wydaje mi się, że teraz zaczną robić, żeby troszkę pograć przed tym właśnie turniejem, nie? Żeby tak z przerwy nie wchodzić od razu w turniej. Więc no, 17 lipca jest Esport World Cup 2024, czy można powiedzieć, Mistrzostwa Świata. Pula, nagród, milion. Więc no. Może być ciekawie, może być ciekawie. Miejmy nadzieję, że jeszcze jeden slot jest, jak ja tu widzę. Nie ma ogłoszonego. Więc no zobaczymy, kogo dadzą. Więc to no czekamy na występ tam, nie? Bo tam będą chłopacy grali na scenie. No. I zobaczymy, jak tam im pójdzie. No, no, Ale no. kibicujemy Siuchemu. Pie... Pamiętajmy, że Siuchy ma teraz pierwsze miejsce w rankingu HLTV, Polak na pierwszym miejscu. Prowadzący. Czekaliśmy, ba... Prowadzący. czekaliśmy bardzo długo na to, nie? Bardzo kajpera. długo. Tak, mój wychowanek Ksiuchy lekcje wziął do siebie i widzicie jak na tym wyszedł, nie? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, tak, słuchego, pozdrawiamy życimy. Kamila, pozdrawiamy. Dokładnie. I życzymy ży jak najlepiej. Życzymy jak najlepiej, życzymy teraz przede wszystkim resetu mentalnego, bo po tych zwycięstwach należy się odpoczynek. Trzeba troszkę się od tego Counter Strike'a też czasem od, 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 odciąć, odpocząć, zebrać siły na następne, na następną część tego roku. No to kończące pytanie. Kto według Ciebie wygra I am Dallas? Spirit, wiesz, jakoś tak. Mam cichą nadzieję, że Spirit wygra. Wiesz, Faith albo Spirit, ale stawiam teraz, że Spirit wygra, bo ostatnio nie wygrali właśnie tych turniejów. Potknęli się kilka razy, ale teraz, no, jak zobaczymy jak opacy grają, no są w gazie, nie? Są w gazie, więc obstawiam, że Spirit wygra. Ja myślę, że Spirit rzeczywiście może zwyciężyć, ale chciałbym, żeby wygrało Nines, więc podstawię na nich, żeby byli takim typowym, czarnym no, koniem he. turnieju, który no jest już w półfinale, więc jeszcze dwóch spotkań potrzebuje Nines, żeby napisać. No, no wspaniałą historię, to była wspaniała no, historia. No tak, no to już jest historię piszą, chłopacy, już w tym momencie, nie? O, osiągnięcie e, tak naprawdę w Argentyny u Takie, że no chyba nigdy takiego nie mieli, nie? No nie, no chyba nie było. No nie, nie, nie kojarzę przynajmniej, tak, Ktoś, tak, że jak tak, ja komentuję, to nie kojarzę, żeby było takie osiągnięcie, no bo to jest półfinał i to, to będzie potencjalne starcie albo z G2, albo z Face. No dla nich to są już w ogóle nieprawdopodobne rzeczy, że mieli okazję zagrać, wiesz, z Maus, top 1 świata, z Liquid, z KDianem, no z Vitality, To przy świata, to są, wiesz, no super dla nich przeżycia. Ja w nich wierzę, wierzę, że może się tu udać, patrząc na tą grę wczoraj z meczu przeciwko Vitality. Myślę, że mogą sięgnąć każdego, no a z drugiej strony potężne Spirit, które... No jest takim, jest, ta, jest takim rozumem, a Nainzi jest takim, takim serduchem w tym turnieju, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie no pewnie, pewnie. No ibicujemy jednym i drugim, ale ja uważam, że Spirit wygra, nie? Chociaż no nie lubię ich za bardzo. No wiadomo z jakiego powodu, ale każdy hasi się domyśla, nie będziemy mówić na transmisji, ale uważam, że Spirit ten turniej może walnąć, nie? No Spirit no. albo Face, no to są dwa moje takie typy. No dobra, no to będziemy powoli kończyć. jeszcze przypomnę, że jeśli chcecie oglądać playoffy tego turnieju z polskim komentarzem, no to możecie A. obejrzeć te spotkania I na tak transmisji i... u Izaka, tak, na, na Twitchu Izaka będą te te, te mecze transmitowane, zresztą na YouTubie u Izaka także. No i my dziękujemy pięknie za dzisiejszy podcast. Pewnie następny pojawi się znowu za tydzień. Tak no albo wcześniej zobaczymy albo wcześniej. jeśli będzie nie o czym rozmawiać sobie. tak, jeśli będzie o czym rozmawiać no to po prostu wypatrujcie podcastu, my nie kończymy działalności tak naprawdę, nie kończymy, no nie mamy tego w planach, nie Sławek? no chyba, na razie masz, nie, no, nie, no nie, do... nie mamy tego w planach więc no kręcimy, nawet jak nie ma odcinku przez y, tydzień, to po prostu nie ma aż tyle tematów do rozmowy nie, hey, a dawaj ciekawych. zrobimy, zrobimy Q&A następny odcinek, za trzy dni i zrobimy Q&A do nas y no, to zróbmy tylko taki odcinek Tylko fajnie, jak. No dobra, możemy zrobić QA, tak? Tylko. Mm, no, widzowie, musicie zadać nam pytania, tak. tak? W komentarzu. Zadajcie nam pytania w komentarzu, my odpowiemy yy, na większość pytań. Miejmy nadzieję, no, wybierzemy 20-30 pytań, tak? Wybierzemy yy, i odpowiemy na nie, więc. Yy, zadawajcie ciekawe y, komentarze, tylko no, żeby nie było, no wiadomo, że niektórzy to śmieszne zada, zada, zadają kom, koment, pytania, komentarze, a my wybierzemy takie, które najbardziej pasują pod e-sport, tak, ale też możecie do nas zadawać pytania, co my robimy w życiu i w ogóle, nie? Tak, więc zadawajcie te pytania, pewnie nagramy to w niedzielę, w poniedziałek i wrzucimy. Fajnie, fajnie w sumie, że tak myślę. A zrozumiemy, to będą jaja na pewno. No tak, tak, tak. Dobra, no, to, no to trzymajcie się, widzowie się Do To zadawajcie pytania. Siemka. dzięki.